Ale gówno. Witaj, córo Ojrzanowa. Legenda głosi, że odrodzisz polską fizjoterapię. By ci to ułatwić, spełnię jedno twoje życzenie. Syren, chciałabym się przestać uczyć tego bezużytecznego gówna. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Mogę sobie zacząć od tak. Trakcji, zobacz, czy to nie jest dyskusja stawowa, trzymaj. Nie za... O, jeszcze go. Jest chwilą, nie? Problem polega na tym, co często zgłaszają teraz młodzi studenci. Ja to też pamiętam ze swoich studiów, że uczyłem się głównie fizykoterapii, jakiejś balneoterapii, więc takich rzeczy, które byłyby mi przydatne w sanatorium, gdybym tam pracował, albo na oddziale w przychodni takiej NFZ-owskiej, po prostu wiedziałbym, jak zrobić dobrze laser czy różne zabiegi z prądem. No ale większość z nas, pracując w zawodzie, no po prostu zajmuje się pacjentami, którzy mają problemy bólowe, często takie problemy cywilizacyjne, no i potrzebujemy umieć z nimi wykonać trening medyczny, wykonać dobrą terapię manualną, odpowiednio przeprowadzić diagnostykę funkcjonalną, więc to takich rzeczy najbardziej w tej naszej edukacji brakowało i prawdopodobnie nadal brakuje. Jeżeli mamy kogoś, kto jest dobry z nauk przyrodniczych, z biologii na przykład, chemii i nie idzie matematyka, to korepetycje idzie na co? Oczywiście na matematykę, żeby wyrównać to, żeby po prostu ze wszystkiego być dobrym. I jest to niemożliwe. My powinniśmy zajmować się czymś konkretnym i specjalizować się w czymś, co nam idzie, z czego jesteśmy od razu dobrzy, z czego mamy wrodzony talent i co możemy szlifować. Więc jeżeli jesteś dobry z przyrody, chemii, to iść na korepetycje z przyrody, z chemii, żeby być po prostu specjalistą właśnie w tych dziedzinach. A my niestety często zabijamy takie talenty, zabijamy tych specjalistów, bo chcemy ich zrównać i uśrednić. Nie róbmy tego. Co ty robisz? Zgłoszono mi, że zakłóca się tutaj porządek. Nic z tych rzeczy, to jest bardzo grzeczny dom. Że jest tu łamany regulamin. Nie jest tu łamany żaden regulamin. A co robiliście tutaj w nocy? Spałam. Kłamiesz. Spałam grzecznie. Z boczku na bok się przewracałam. I sobie śpiulkałam. Borys najebany leży pod stołem. No bo Borys to... Borys szalał w nocy. Borys nie spał. Borys to dopiero nad ranem się przytoczył. Ty tego tu przyprowadziłeś. Wczoraj poszedł tango i brali go inni ludzie, nad którymi ja nie miałam kontroli. I po prostu Borys mi wyciekł. Chcesz nagrać, jak śpię? Tak, idź. Tam są twoje wrota. Dobra, zobaczymy, jak zamieszka się tutaj. Ej, Karolina, chodź! Po co mnie wołasz, jak ja tu mam stać i patrzeć, jak chłop śpi? Adam śpi. Ty śpisz, człowieku. Jeszcze nie wiedziałam, żeby ktoś tak spał. Ty tak śpisz, naprawdę? O, idzie Artur. Tylko nie gap mu się na bebech. Okay. No i jak wam dzionek leci? Co tam u was? Zuzia, no. Gapisz mi się na bebech? Nie, co ty? Kursy szkolenia, książki są bardzo rozwojowe i no one edukują, ale jak mam na siebie spojrzeć przez pryzmat ostatniego roku, być może dwóch, to dla mnie największy wpływ na moją edukację mają paradoksalnie rzeczy niezwiązane z tymi wszystkimi wymienionymi, czyli podróże. Trochę inaczej patrzę na swój zawód, na siebie, na życie, przez co szukam innych książek, innej literatury. Nagle okazuje się, że szukam innych szkoleń, kursów, nauczycieli, mentorów, od których chciałbym się uczyć i chłonąć tą wiedzę, więc to jest dla mnie odkrywcza rzecz, dlatego że nigdy nie rozumiałem stwierdzenia, że podróże kształcą, a teraz jak najbardziej mogę się pod tym podpisać, że tak jest. Często na tym etapie takim wczesnoszkolnym mamy wykaz jakichś lektur i nieczęsto one są dla nas interesujące. No i jeżeli ktoś czegoś nie przeczytał, to od razu ma taką lampkę, że kurczę, nie przeczytałem, nie dostałem jakiejś nagrody, jakoś ta nauka nie jest dla mnie interesująca. Później mamy takie połączenie też, że skoro ja mam się uczyć, to
prawdopodobnie to nie będzie dla mnie coś fajnego. Jeżeli przełamiemy taki schemat, to może być tak, że dla mnie to będzie sygnał, że kurczę, jeżeli ja się czymś zainteresowałem, coś mnie zainteresowało, to jakby fajnie mi się wtedy tego uczy. W moim przypadku jest to ucznictwo, więc chyba niechętniej szukałem takiej informacji na temat, jak to powstaje, z jakich materiałów są te urządzenia, jak wygląda cały proces produkcji. To może wywołać takie przełamanie po prostu tego schematu, że wtedy była taka na wczesnoszkolnym etapie ta nauka niefajna, bo musiałem coś zrobić, a teraz po prostu ja chcę to robić, więc jeżeli ja chcę, to zdecydowanie łatwiej po to sięgam. Spoko. To jest nieważne. Będziecie ten mieć za to zapłacone. Dobra, to jak się wam podoba na kempie? Spoko. Podoba się. Jestem na obozie aktualnie, całkiem znośnym. Ale musicie coś powiedzieć, tak wiecie, że no. Potrzebujemy jakiegoś materiału, żeby fajnie, że tak, żeby ludzie w to uwierzyli. Dobra. Ale nie mów właśnie o tym, co się dzieje na sali, wiesz. Wczoraj stworzyliśmy dodatkowe narzędzie. Bierzecie po prostu takie koło i pacjent przychodzi z jakimś tematem, mówi, że go bolą plecki na przykład, i wtedy mówi, spokojnie. O, i dzisiaj robimy na przykład biodro, nie? Czekaj, mamy nie mówić o tym. Mamy nie mówić, o jedzeniu też nie można mówić, o jedzeniu też nie można. O czym można? Kursanci? Spoko. Nie, no kursanci są spoko. Tak, no. Uczestnicy są bardzo fajni. Tyle jestem w stanie powiedzieć. Wykładowcy? Jeden tak, ten wysoki tak, ten z tatuażami trochę dziwnie, nie? Ale tak, jest taka dziewczyna fajna. Krysia. Krysia? Krysia spoko. Krysia tak. Krysia spoko. Krysia, Krysia. Cześć Franek, co sądzisz na temat naszych uczestników? Jego mina wyraża więcej niż 1000 słów. A to opowiedz coś o naturze. No, podbij coś tam, wiesz. Nie, ja się nie czuję w tym, wiecie, kompletnie. Ale możesz kłamać. Bus jako tako jest dobry. Dzieje się na pewno. Chłop coś tam smyra, nagle coś się dzieje, coś puszcza, tutaj diagnostyka, wiadomo, nagle. Tutaj mnie nic nie bolało, zrobili mi terapię, teraz mnie boli pachwina i pośladek. Cały czas jestem zmęczony, jakiś taki przebodźcowany. Chłopy mi tam rąbią drewno za oknem, piłą mi jadą. Ale chłopaki, tu u was cisza! Cicho. Hałas straszny, trociny mi do pokoju lecą. Żur mi z kranu leci, ale ogólnie jest cudownie. Piękna pogoda. Cieszymy się wszyscy, że tu jesteśmy. Bardzo lubimy to miejsce. Lubimy tutaj wracać. Tak, ale co, jakby rezygnujesz, to jest... No chyba tak, no bo jakby nawet się na to nie pisałam, nie? Tak. Nie no, Ula. Co? Jest fajnie, jest fajnie. Piccobello! Spoko. Chodźcie, coś wam pokażę. Warto obserwować różne sygnały, które do was dochodzą. Dlatego, że otoczenie, ludzie dookoła będą wam tak naprawdę pokazywać, czym wy powinniście się zajmować i o co chodzi. Powiem wam na swoim przykładzie. Dlatego, że ja początkowo chciałem zajmować się strukturą, ortopedią, problemami przeciążeniowymi, bólami przewlekłymi, takimi prostymi tematami, gdzie mógłbym pracować terapią manualną, mógłbym pracować technikami mięśniowo-powięziowymi, mógłbym pracować treningiem, ruchem. Ale oczywiście, nie wszyscy pacjenci myśli, i to chyba jest normalne, zawsze tak jest, że ci pacjenci nie idą. Zastanawiam się oczywiście dlaczego, ale dwa, moi pacjenci, kiedy ja pracowałem po prostu strukturalnie, zaczęli mieć jakieś dziwne objawy, jakieś drżenia psychogenne, jakieś teoretycznie wybuchy płaczu, wybuchy śmiechu, i zastanawiam się, o co w ogóle chodzi. I okazało się, że jest to tak jak psychosomatyka. Ja kompletnie nie wiedziałem, że teoretycznie przez ciało można w jakiś sposób pracować z emocjami, z przekonaniami, z psychiką i stwierdziłem, dobra, pójdę trochę w ten temat. Skoro takich pacjentów do mnie trafia tak dużo, to może coś jest na rzeczy. No i zacząłem sobie ten temat zgłębiać. Na początku trafiłem na różne warsztaty, które były fajne, ale to nie był do końca mój model pracy. Nie za bardzo czułem się komfortowo w tym temacie. I w końcu trafiłem na podejście właśnie kinezjologiczne, które rozszerzamy właśnie na kursie neuropsychoterapii. I mówię, to jest fajne, to mi się podoba. Dzięki temu zwiększyłem swoją skuteczność. No i tak się okazuje, że trochę chcąc, nie chcąc, ale idzie mi to naprawdę bardzo dobrze i coraz
bardziej w ten temat się zatapiam. Właśnie pracuję z problemami, psychosomatycznymi, współpracując z psychoterapeutami, psychologami i innymi specjalistami, co naprawdę daje bardzo fajne efekty. Warto iść w te metody, których uczenie sprawia nam dużo satysfakcji, radości i po prostu jest dla nas zabawą, ponieważ tylko wtedy będziemy mieli okazję stać się dobrymi specjalistami. Jeżeli będziemy pracować metodami, które nie do końca nam sprawiają radość, które przychodzą nam z trudem, to nie wyspecjalizujemy się, ponieważ zawsze będzie ten dodatkowy opór przy nauce, który będzie sprawiał, że będziemy o krok wstecz niż ludzie, którzy uczą się rzeczy, które sprawiają im przyjemność. Oczywiście są takie małe wyjątki, ponieważ jeżeli chcesz pracować na przykład z człowiekiem i nie idzie ci anatomia ani fizjologia, to wypadałoby jednak to zgłębić, a jeżeli po prostu jakoś ci ta wiedza nie wchodzi, to może masz złe narzędzie do tego, żeby się uczyć, jakieś złe podejście, jakieś dziwne przekonania i wtedy warto po prostu, no nie wiem, zapytać się kolegów, którym po prostu idzie trochę to lepiej, jak wy robicie, że ta wiedza zostaje wam w głowie, a mi na przykład niekoniecznie. A może coś jest nie tak z moim stanem zdrowia, co bardzo często okazuje się na tej sali i w innych miejscach, gdzie prowadzimy NIT, a że wtedy po prostu trzeba pracować troszkę nad sobą i później wtedy wiedza anatomiczna, fizjologiczna pięknie wychodzi tutaj do główki. Chłopaki, co tam u was? Bardzo dobrze. Dobrze. Czym dla ciebie jest nauka? Rozszerzaniem siebie? W sensie, wiesz, poznajesz rzeczy, których nie znałaś i patrzysz, czy to jest spoko. A co zrobić, żeby była efektywniejsza i ciekawniejsza? Ciekawniejsza? Mhm. No to trzeba znaleźć odpowiednich ludzi, którzy przekażą ją w odpowiedni sposób. Neuroprojekt.pl, najciekawniejsi instruktorzy, yeah! Kogo najbardziej nie lubicie? Wkurzają mnie ludzie, którzy wchodzą sobie do naszego i mojego w tym domku, korzystają z naszej toalety i przez to nie mamy papieru toaletowego. Bo mają blisko, no to nie pójdą do swojego kibla, tylko pójdą do naszego. Ja tylko widzę, jak pielgrzymka wychodzi w tej wewnątrz, no bo jest blisko, bo jest otwarte, bo jest, nie wiem, toaleta wygodniejsza. Masz coś do powiedzenia w tym temacie? No ja wnoszę, ale myślałam, że to wiadomo, jak ktoś ma problem do mnie, to przy przyjściu ja się podzielę tym papierem, tak? Mam dużo. Naprawdę, to jest problem ogromny. Nikt nie wie, co tam się dzieje tak naprawdę. No. Dzięki. Idziemy dalej. Wkurzałem cię czymś może tutaj uczestnicy? Wiesz co? Nie, jakoś na razie szczególnie nie, ale to tylko myślę, że kwestia czasu. I to musi być dzisiaj? Tak, bo jutro wyjeżdżam. Chciałem zieloną bluzę jeszcze zdejmę. Nie, dobrze, jest okej. Okay. Tak? No tutaj same brudasy są. Poszła dobra. Artur. Tak chciałem przez cały dzień to powiedzieć, ale... Jak było na imprezie? Oddajesz mi mikrofon. Dla mnie było super. Petarda, mam zakwasy na szyi. Mam stresa, nie? Nie stresuj się, co ty? Dawaj, zagramy w koci łapki. Dawaj. Jak to się grało? Koci, koci łapki, pojedziemy do babki. Babka była chora, poszła do doktora. Raz, dwa i trzy. Ha! Przegrałeś. Dobra, to powiedz mi, jak było na rajwie? Goły Krzysztof Hoffman. Powiedz mi, jak tam twoje tuerki? No, dobrze. Nauczyłeś się? No. Jesteś siodmistrza, prawda? Aha. Gdzie coś organizujecie, czy nie? Tak. Tak? Medytacja, saunowanie, będzie w saunie mały rajwik. O 20:30. Tak. Dobra. No. Będziemy dalej uczyć pokolenie na tuerki. Dobra, to do potem. Damn! Damn you! Kurwa, to wszyscy są pojebani. Co robicie? Nagrywamy ludzi. Robimy naprawdę bardzo śmieszny content do filmu. Super. A ty chcesz nam coś powiedzieć śmiesznego? Ja dzisiaj chyba już nie. Jutro będę mogła coś powiedzieć. Co się z tobą dzieje? Nie poznaję cię, moja droga. Zmieniłam się na tym kampie. Te kiszonki ją zmieniły. Życie stało się zupełnie inne. Teraz je widzę w ogóle w innych barwach. Inna perspektywa. Mhm. Na pewno w innych barwach, bo napierdala słońce. To nie o to chodzi. Wszystko jest teraz inne, Zusia. Edukacja stała się inna. A czym jest dla ciebie edukacja? Inną perspektywą, nową, świeżą taką.
Proszę bardzo. Pięknie, dziękuję. Wielkie przekazanie papieru toaletowego. Warto było zrobić dwa moduły dla takich. Jeden problem rozwiązany. Ej, pamiętajcie, że jak się uczycie, to włóżcie w to kreatywność. To, co mówią wykładowcy i książki, to nie wszystko.